Z drugiej puszki wyciągamy. Przycisnę na koniec. Straszną pracę. Nie mam pojęcia na to matematyki, to mi tak nie kupę. Zawsze atrakcyjna i co ważne szczęśliwa. Beata Szydło. Mądra wrażliwość. Beata Szydło. Jeszcze 10 miesięcy. Dojrzała mądrość. To się nie bierze znikąd. Jest taka miejscowość Brzeszczeń. Liderka. Nie można zaprzeczyć. Idziemy dalej. Ja mama, powiedziała synowi po święceniach. Myślę, że takie wyszczególnienie nam się przydaje, bo naga prawda. Beata Szydło. A propos naga prawda, niedawno słyszałem wywiad z ojcem premiera. Mówię o premierze Morawieckim. Ojciec premiera powiedział niedawno, że oczywiście, chodzi o to, że prawda, my w tej chwili szukamy prawdy. I nie może być innych praw, jeżeli my tę prawdę znamy, to prawda nie może być inna. Ona zawsze będzie nami, z której strony byśmy jej nie oglądali. Dlatego ja już synowi mówiłem, że, prawda, że te 8-7 tysięcy uchodźców to nic nie znaczy dla 38 milionów Polaków. Dlatego powiedziałem synowi, że on ma dobre serce, powiedziałem, że, prawda, że nawet te 8 tysięcy możemy uchodźców przyjąć, prawda, tylko trzeba ich przyjąć mądrze. Mądrze to znaczy, żeby z ich zrobić nas. A nie jak usiłują na świecie z nas robić ich. A to była inna naga, prawda? Teraz kolejny miesiąc to będzie lipiec. W dalszym ciągu w zdrowiu siła Beata Szydło. Jakby nie było, jest to naprawdę liderka nie tylko ruchu kobiecego. A sierpień Beata Szydło, kobieta w centrum dowodzenia. No przecież to wszystko jest kalendarz powstał w oparciu o panią Beatę Szydło. Ja tylko się cieszę z jednej rzeczy, mianowicie z tego, że pani Beacie oczywiście został karnet na basen na cały rok. Bo to jest karnet na Klonową, no i taki basen 12 na 3 metry. Pani premier korzysta w piątki z tego basenu. Ratownik powiedział, że widział ją i oczywiście były pytania, a w czym się pani premier kąpie? No, czy w kostiumie? On mówi, nie, garsonce. Wiecie co, bo ludzie są naprawdę beznadziejni, bo takie szukanie sensacji za wszelką cenę. I oczywiście, że to była, nie chcę powiedzieć, że to była pan dziennikarz, to była pani dziennikarka. No może szukała jakichś tam porównań, może ze sobą, może jakichś takich kobiecych spraw i się oczywiście zapytała, ten ratownik mówi, wszyscy się pytali, a ta pani dziennikarz, czy się kąpie z... No co, no przecież ja nie powiedziałam nic, a pani już wie, tak? No czy na basenie jest z broszką? No ten ratownik mówi, no jak bez broszki na basenie? No oczywiście kolejne pytanie, jaka to była broszka? Mówi, no jak to na basenie, no. Mokra. To jest wrzesień, harmonia ról, Beata Szydło.
To jeżeli chodzi o tak zwany stosunek do prezesa i odwrotnie. To jest ta właśnie harmonia. Idziemy jeszcze dalej. Październik. Polityka jest kobietą. Beata Szydło. No, nie można dalej szukać. To wszystko jest pod ręką. Pod ręką. To był październik teraz, tak? A teraz mamy listopad. Listopad. Super kobieta. Właśnie się w listopadzie w zeszłym roku ukazał ranking. No, nic bardziej cennego. No i oczywiście grudzień. Siła uczuć. Siła uczuć, dlatego właśnie po, że powiem, po dymisji, można powiedzieć, pani Beata się nie obraziła na naszego pana prezesa, gdyż właśnie zwyciężyła siła uczuć. 2018 odkładam.